Realną perspektywą, która pojawiła się po wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku, jest powszechne uznawanie przez sądy umów kredytów frankowych za nieważne. W wyniku uznania przez sądy umów kredytów frankowych za nieważne, strony powinny sobie zwrócić to, co nawzajem świadczyły. W wyniku unieważnienia umowy banki tworzą sugestię, iż konsument będzie musiał zwrócić nie tylko kapitał, ale także dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W konsekwencji oznacza to, iż po unieważnieniu umowy to banki będą pozywać konsumentów. Takie wypowiedzi są elementem taktyki banku i mają na celu zniechęcenie klientów do dochodzenia swych roszczeń w sądach. Należy przy tym zaznaczyć, iż w tego typu wypowiedziach jest wiele luk, nieścisłości, a także brak podstawy prawnej. Dochodzenie przez banki tego typu roszczeń od swoich klientów na drodze sądowej nie jest wykluczone. Natomiast szansa wygrania tego typu sprawy jest znikoma. Podstawową zasadą jest, iż wynagrodzenie za korzystanie z kapitału wliczone jest w odsetki, które kredytobiorca spłaca na bieżąco wraz z ratą kredytu. Należy wskazać, że na dzień dzisiejszy mamy wiele wyroków unieważniających umowy kredytów frankowych. Natomiast nie mamy ani jednego postępowania, które wystosował bank o dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przeciwko konsumentowi. Mało prawdopodobny jest scenariusz, by banki masowo pozywały konsumentów. Należy zaznaczyć, że we wszelkich wypowiedziach pełnomocników banku nie ma wskazywanych podstaw prawnych, z których banki wywodziłyby swoje roszczenia. Nie jest to przypadkowe, bowiem taką podstawę bardzo trudno znaleźć. Natomiast rzekome powoływanie się przez banki na bezpodstawne wzbogacenie konsumenta nie będzie przekonujące dla sądu. W swej argumentacji banki pomijają termin przedawnienia, który dla banków wynosi 3 lata. Dodatkowo należy zaznaczyć, że u podstawy roszczeń banków leży umowa, która jest nieważna, zawiera klauzule abuzywne, a także jest wadliwie skonstruowana. I to przez profesjonalny podmiot. Przyznanie przez sąd racji bankowi związanej z koncepcją o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kłóci się z zasadą słuszności. Kampania prowadzona w mediach przez banki ma jeden stały cel – zniechęcenie frankowiczów do dochodzenia swych roszczeń w sądach. Banki zdają sobie sprawę, że unieważnienie kredytów denominowanych czy waloryzowanych do CHF jest perspektywą realną, w związku z czym dostosowują swoją praktykę do sytuacji zmienionej po wyroku TSUE. Podejmując próbę wcielenia w życie powyższej argumentacji, Raiffeisen Bank w sprawie państwa Dziubaków poinformował ich, iż w przypadku unieważnienia umowy zażąda od nich kwoty 477 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a także kwoty 321 tysięcy złotych odsetek tegoż kapitału oraz pozbawi ich mieszkania na zasadzie surogacji. Wyżej wskazana informacja jest bulwersująca nie tylko ze względu na ogromne kwoty, przy czym nadmienić należy, iż umowa kredytowa państwa Dziubaków opiewała na kwotę około 400 tysięcy złotych, ale także ze względu na to, iż argumentacja banku nie zawiera żadnej podstawy prawnej. W związku z powyższym powodowie zawnioskowali o przystąpienie do postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie reprezentował wszystkich frankowiczów zaniepokojonych wysuwanymi w stosunku do nich roszczeniami przez bank. Warto również wskazać, że nowy rzecznik finansowy również wypowiedział się o wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków i stwierdził, iż w sporach o unieważnienie kredytów frankowych banki nie mają żadnych podstaw, aby żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W opinii rzecznika finansowego Związek Banków Polskich do tej pory nie przedstawił pełnej argumentacji, na podstawie której mógłby dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W związku z czym stanowisko Związków Banków Polskich ma na celu ostraszenie frankowiczów od dochodzenia swych praw w sądzie. Z obowiązujących przepisów, a także z orzecznictwa wynika niewielkie prawdopodobieństwo, aby sądy uznawały tego typu roszczenia. Na zakończenie należy dodać, że wykładnia przepisów o nienależnym świadczeniu jest sprzeczna z celem dyrektywy 93/13 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, której bez wątpienia głównym celem jest ochrona interesów konsumentów wraz z odpowiednim ostraszającym wpływem na przedsiębiorców. Efekt ten nie zostałby osiągnięty,
gdyby przedsiębiorcy mogli nadal korzystać z bliżej nieokreślonych korzyści z umów kredytów, które zostały uznane za nieważne. Przyjęcie koncepcji banku oznaczałoby, iż bank oferujący kredyt za wynagrodzeniem z klauzulami abuzywnymi mógłby dalej pobierać wynagrodzenie za korzystanie z umowy kredytu. Natomiast dopuszczenie takiej koncepcji miałoby niewiele wspólnego z unijną ochroną konsumentów, o której mowa w wyrokach TSUE, a także w wyrokach Polskiego Sądu Najwyższego. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.